Grazie Concita. Aktualności dnia w Radiu Maryja, a naszym gościem jest w tej chwili sekretarz konferencji rektorów wyższych seminariów duchownych w Polsce i rektor wyższego seminarium duchownego w Legnicy, ksiądz Piotr Kot. Szczęść Boże, księże doktorze. Szczęść Boże, pozdrawiam ojca i wszystkich słuchaczy Radia Maryja. A nasza rozmowa w kontekście zakończonej co dopiero ogólnopolskiej konferencji rektorów wyższych seminariów duchownych i diecezjalnych i zakonnych w Polsce. Ta konferencja odbyła się we Wrocławiu. Uczestniczyło w niej ponad 80 rektorów z Polski i przedstawiciele zaprzyjaźnionych seminariów z zagranicy. No, dobra, jest jedna dobra wiadomość pośród różnych wiadomości, które dzisiaj możemy słyszeć. To jest taka, że liczba seminarzystów w stosunku do ubiegłego roku wzrosła. Tak, to jest bardzo pozytywna informacja, którą i to, co obserwujemy wokół nas, że zgłosiło się ponad 40 więcej nowych kandydatów do seminariów duchownych w Polsce w porównaniu z ubiegłym rokiem i bardzo się z tego cieszymy jako rektorzy, ale też jako przedstawiciele kościołów wspólnot diecezjalnych, ponieważ każdemu z nas bardzo głęboko leży na sercu troska o powołania kapłańskie, bo od nich w dużej mierze zależy też żywotność poszczególnych wspólnot w parafiach, ale też zgromadzeń zakonnych, więc z wielką radością przekazaliśmy też tę wiadomość natychmiast dalej, no bo wiemy, że w ostatnich czasach różne rzeczy mówi się o Kościele, nierzadko przemilcza się właśnie te dobre. A my mamy się z czego cieszyć, że Pan Bóg nieustannie dotyka serc młodych ludzi, powołuje ich na drogę kapłańską, że ci młodzi ludzie tak ochoczo też odpowiadają na to wezwanie Pana i chcą się zaangażować na różnych płaszczyznach i w sprawy ewangelizacyjne i szeroko tak ujmując życie Kościoła. A kiedy ksiądz spotyka się z takim młodzieńcem, kandydatem do życia kapłańskiego, który przychodzi do seminarium, chce zobaczyć, odpowiedzieć na jakiś głos, który w sobie słyszy, głos powołania Bożego i zweryfikować, czy to jest rzeczywiście głos Boży, czy nie, czy jego droga jest inna, to jakie są te pierwsze spotkania? No bo to jest ciekawe, kiedy taki młody człowiek, chociaż to pewnie w różnym wieku dzisiaj ludzie przychodzą, stukają do bram seminarium. Jak to wygląda, takie pierwsze spotkanie? Pierwsze spotkanie jest zawsze spotkanie, tak mogę powiedzieć, bezpośrednio z historią tego człowieka, tej osoby, która do nas się zgłasza i mówi, że słyszy w głębi serca, uszy głos wezwania Jezusa, pójdź za mną, oddaj się całkowicie na służbę w Kościele. Próbujemy zazwyczaj podczas tego pierwszego spotkania, jak gdyby mówiąc w cudzysłowie, przeczytać historię życia tego człowieka, więc w jaki sposób to powołanie się kształtowało, w jakich okolicznościach, kiedy ten kandydat usłyszał i odczytał prawidłowo ten głos powołania, wezwania Jezusa Chrystusa. Więc te spotkania pierwsze są zazwyczaj takimi spotkaniami bardzo ogólnymi. Trzeba też powiedzieć, że w dużej mierze my tych kandydatów znamy dłużej. Oni pojawiają się w murach seminaryjnych podczas różnych spotkań organizowanych w dniach, przyjeżdżają na dni skupienia, na różne rekolekcje. Nierzadko są to osoby młode, które wcześniej nawiązały kontakt czy to z seminarium, czy też z duszpasterstwem powołań, bo tak samo wiem, że w zgromadzeniach zakonnych jest prowadzona, jak to nazywamy, akcja powołaniowa, ale oczywiście to nie chodzi o akcję, ale o duszpasterstwo powołaniowe i tym kandydatom towarzyszy się przez dłuższy czas. I tutaj właśnie w odniesieniu do tych powołań warto zwrócić uwagę na ogromną pracę
nauczyciele w Polsce, bo właśnie w tych rzeczywistościach tam najczęściej kształtują się te kapłańskie powołania i mamy się z czego cieszyć, bo wtedy, kiedy pojawiają się tacy kandydaci już w murach seminarium, oni są bardzo często znani duszpasterzom, katechetom, swoim rówieśnikom, a oni nie spadają z księżyca. Te powołania rodzą się w łonie Kościoła, w konkretnych wspólnotach, bardzo często w bardzo dobrych też rodzinach, zakorzenionych też w życiu parafialnym. I dlatego, kiedy taki kandydat puka do drzwi, do furty seminaryjnej czy zakonnej, on już w pewnej mierze tę swoją historię powołania przed Kościołem odsłonił. Ale później oczywiście jest cały proces, który Kościół ukształtował. Mamy różne dokumenty, wskazówki i to jest dłuższy czas, kiedy staramy się zweryfikować, czy to, co słyszy kandydat, jest autentycznym powołaniem do kapłaństwa, czy też jest jakimś pragnieniem służby w Kościele, takim czy innym, ale czasami też bywa, że po jakimś czasie kandydat odkrywa, że jego droga życiowa jest inna. A coś takiego jak rok propedeutyczny, co to jest za rok propedeutyczny i z czego wynika jego wprowadzenie? Ta rzeczywistość nie jest czymś nowym w Kościele. W mojej diecezji legnickiej ten rok propedeutyczny funkcjonował przez 18 lat. Bezpłatny bilet komunikacji publicznej dla dzieci i uczącej się młodzieży raz na zawsze, jesteśmy pewni, ten problem rozwiąże. Grzegorz Schetyna obiecał również zwiększenie wsparcia dla osób starszych. Uczynimy z opieki nad seniorami obligatoryjne zadanie dla wszystkich samorządów w Polsce, powiedział przewodniczący Platformy. W każdym mieście i w każdej gminie zostaną stworzone centra opieki nad ludźmi starszymi. Jedną z kluczowych form tej pomocy będzie jeden numer telefonu, pod którym przez całą dobę będą dyżurować ludzie mogący zapewnić starszym Polkom i Polakom natychmiastową pomoc lekarską, ale także obecność fachowca, który pomoże w przypadku nagłej awarii z mieszkaniem. Seniorzy będą też mogli liczyć na pomoc w dotarciu do lekarza przy wypełnianiu wniosku do urzędu. Do Koalicji Obywatelskiej przyłączyła się Barbara Nowacka i jej stowarzyszenie Inicjatywa Polska. W warszawskim Ogrodzie Saskim trwa Narodowe Czytanie. Przez 12 godzin wybitni polscy aktorzy będą czytać przed zgromadzoną publicznością przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Akcję zainaugurowała para prezydencka, prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata Kornhauser-Zdanowska. Wydarzenie dlaczego oni jakoś tak problemy mieli z ludźmi, z osobami niepełnosprawnymi, że mieli ich gdzieś. No a przecież my rozumiemy, jest to logiczne, że trzeba im pomagać. Cezary osiągał widzenie Laury. No ja już jestem czwarty raz, to już dla mnie taka tradycja. To było wiele lat temu, kiedy czytaliśmy, jesteśmy dawno już po szkole, ale chętnie byśmy posłuchali właśnie w wykonaniu tutaj naszych gwiazd. Czas nas trochę goni, ale z chęcią posłuchamy, co tam słychać u Baryki. My tego nie miałyśmy jeszcze, u nas wycofali. Moja siostra miała, która jest starsza i mojej siostrze się to chyba lektura, która najbardziej się podobała, więc zachęciła bardzo do przejścia. Nie czytałyście, więc jest okazja, żeby tego było posłuchać. Tak, żeby zacząć i najwyżej dokończyć samemu. Cezary Baryka niemało się nachodził w tej narodowej wojnie. Wykonywał wraz z kolegami z oddziałów wściekłe marsze i wypady, obroty i zasadzki, to znowu wiał przed siłą przemocną. Narodowe Czytanie jest organizowane od 2012 roku. Więcej informacji na nowym portalu polskieradio24.pl. Prognoza pogody. Pogoda dziś w kratkę, słońce i przelotny deszcz, ale nadal ciepło, od 18 stopni na południu do 24 na północnym wschodzie, w centrum 22. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 14 jest sobota, 8 dzień września. Na początek zapraszamy Państwa do ogrodu Saskiego, rzecz jasna, gdzie trwa finał akcji Narodowe Czytanie 2018. W tym roku lekturą jest przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Na miejscu jest Sylwia Białek. Dzień dobry, jak przebiega akcja? Od 3 godzin w ogrodzie Saskim rozbrzmiewa przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Akcję zainaugurowała para prezydenta.
prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda przeczytali fragmenty powieści. Prezydent powiedział, że w przedwiośniu wspaniale pokazane jest dążenie do Polski i do polskości. Zdaniem prezydenta wśród pytań, jakie stawiają sobie bohaterowie przedwiośnia, najważniejsze brzmi: jaka Polska? Andrzej Duda podkreślał, że z powieści wypływa wciąż to wielkie zdanie, że Polska potrzebuje wielkiej idei. Można zadać sobie pytanie, czy jest w naszej literaturze powieść bardziej pasująca do tego niezwykle uroczystego roku, która mogłaby zamiast przedwiośnia stać się tą powieścią, tym dziełem literatury, który będzie czytany. Odpowiedzieliście Państwo na to pytanie, bo przecież propozycji, które zostały zgłoszone do tegorocznego Narodowego Czytania, było cały szereg i spośród nich wszystkich internauci i Państwo czytelnicy wybrali właśnie przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Stefana Żeromskiego, o którym bardzo często mówi się, że jest sumieniem polskiej literatury, że jest sumieniem polskiego narodu. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda powiedziała, że przedwieśnie jest czytane na wodzie w Świnoujściu, pod ziemią w Opatowie, na motocyklach w Kleczewie. Zaznaczyła, że w tym roku został pobity rekord Kowadis, jeśli chodzi o liczbę miejsc, w których odbywa się akcja. W tym roku otrzymaliśmy największą liczbę zgłoszeń spośród wszystkich dotychczasowych edycji tego przedsięwzięcia. I z informacji, którą otrzymałam dosłownie przed momentem, wynika, że przedwiośnie Stefana Żeromskiego dzisiaj, 8 września, jest czytane aż w 2930 miejscach. To jest absolutny rekord, proszę Państwa. Rekord jest taki, że Narodowe Czytanie odbywa się w 29 państwach. Na scenie do wieczora pojawi się 23 aktorów. Wśród nich jest Mikołaj Roznerski. Ło, i to wielkie wyróżnienie i jednocześnie trudność, jakby pokonanie Żeromskiego. To znaczy, wydaje mi się, że nie jestem tutaj, żeby go pokonać oczywiście, tylko się z nim jeszcze bardziej zaprzyjaźnić, ale bardzo, bardzo trudna proza. Zresztą już pamiętam z liceum. Ja bardzo lubiłem Żeromskiego, przede wszystkim jego przedwiośnie, natomiast faktycznie jako aktorowi sprawia mi to nie lada wyzwanie. Mój fragment jest rozdział trzeci, Grabarz, spotkanie z ojcem. Dosyć trudny, tam tylko dwa w zasadzie są momenty emocjonalne, gdzie można troszeczkę podbić, ale to jest jakby proza opisowa, więc trzeba się nastawiać, żeby pomalować słowem. To są wielokrotnie złożone zdania, prawda? Więc jak się czyta już początek, idzie się do końca, to już się nie pamięta, co było na początku tego zdania. Trzeba to wszystko. Jak ważna na koniec jeszcze jest w tym kontekście. Wśród publiczności można spotkać Pawła Wolca ze zespołu Goles w orkiestra. Tym razem prywatnie muzyk jest jednak zachwycony. I bardzo się cieszę z tego powodu, zabrałem moje córki, to mi się też bardzo podobało. Każda jedna promocja, pokazywanie i tak dalej jest dobra. Czy to jest taka książka, czy to jest taka, to jestem za tym, żeby właśnie to promować. Ja sobie przypominam przedwiośnie, prawda, która prawie 20 lat temu miałem, jak to się mówi, na tapecie. Akcja potrwa do wieczora, do późnego wieczora. Tych, którzy mogą dziś jeszcze do Ogrodu Saskiego przyjechać, zachęcamy do wspólnego czytania przedwiośnia. Narodowe Czytanie w Ogrodzie Saskim i w wielu, wielu innych polskich miejscowościach i miastach i miasteczkach. Akcję w Ogrodzie Saskim w Warszawie obserwuje Sylwia Białek. Bardzo dziękuję za relację. Temat dnia. Polityka samorządowa. Dziś dwie konwencje. Konwencja polityków Platformy i Nowoczesnej w Warszawie, a także pierwsza regionalna konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Przy telefonie profesor Łukasz Młyńczyk, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry. Panie profesorze, złośliwi jeszcze przed konwencją Koalicji Obywatelskiej mówili, że warto będzie policzyć, jak często w czasie konwencji będzie padało określenie Prawo i Sprawiedliwość, bo spotkania poprzednie rzeczywiście bardzo często polegały na tym, że krytykowano właściwie przede wszystkim partię rządzącą i rząd. Dzisiaj chyba tych sformułowań, odniesień do Prawa i Sprawiedliwości aż tak wiele nie było. Czyżby politycy wyciągnęli wnioski? Oczywiście mówimy doskonale, że konwencja ma służyć pewnemu przekazowi. Natomiast pewnie nikt na scenie mówi, że nie da się całkowicie wytworzyć tego we współczesnej perspektywie politycznej, takiego odrywanego też problemów ogólnopolskich i od tego sporu, tego sporu partyjnego, a PiS odrywa się od tego PiS, i
tak całkowicie nie przywoływać chęci. I takie przywołanie miało miejsce, oczywiście w mniejszym może stopniu, no bo wiadomo, że jednak chrzen tyłu głowy, w sensie do głowy, w każdym występujący na konwencji koalicji obywatelskiej nie ma sprawy, że jest to konwencja samorządowa, więc to odwołanie się do tych problemów samorządowych, ale mimo wszystko przy każdym z wymienianych argumentów, w tym już osłabionym tych wypadków, to ta paralela, dołączenie się z tą wielką polityką i sprawą sprawiedliwością miało miejsce i myślę, że jeżeliśmy tak całkowicie opozycja nie potrafi się od tego separować, to nie cały czas sądzi, że jednak to jest skuteczne w mobilizowaniu nie tylko chyba swojego elektoratu, ale tam nas jakieś wyglądanie w kierunku bardzo nieokreślonego niezdecydowanego elektoratu, który bawał się lokalnie w wyborach brakuje i jakoby powiedziło w tych wyborach odbyć. Dziś obok chrzanie zaskoczenia Katarzyny Lubały w czasie konwencji głos zabrała także Barbara Nowacka, szefowa Stowarzyszenia Inicjatywa Polska. W ostatnich dniach przez część komentatorów była krytykowana za alias, planowany, zapowiadany alias z Platformą i Nowoczesną. Jak pan ocenia proszę Barbary Nowackiej? Rektorze, księży, doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Może się mniej popularne dobre wieści, które politykiem zrozumienie takiej nadziei dzisiaj po stronie nas księdzem doktorem mogą Państwo spotkać się także w ramach programu Szukanie Słowa Bożego na naszej antenie. Ksiądz doktor Piotr Kąpiel często scenarzystami właśnie przebywał ten tryb, i prowadzić nas przez Boże Słowo. Kolejna polityczna, nowa inicjatywa Barbary Nowackiej. Doskonale, że ona jednak jest mimo wszystko tyletką polityczną i próbuje znaleźć coś dla siebie w rozumieniu jakiegoś takiego punktu zaczepienia, który dałoby jej, można powiedzieć, możliwość zaistnienia w sensie czynnym w polityce, nie tylko w postaci konwencji czy w różnego rodzaju redakcjach, gdzie jest zapraszana, ale rzeczywiście można powiedzieć umocować się w takim jakimś szerszym instytucjonalnym wymiarze politycznym. A jeśli tak, no to prawdopodobnie nie miała wyjścia. Oczywiście jednocześnie ta lewa strona, o której wspominał pan redaktor, odebrała to bardzo negatywnie, że to jest zmierzanie w stronę jakiegoś właśnie takiego kursu neoliberalnego, ale tak naprawdę taki kurs gospodarczy w odniesieniu do tej koalicji ostatecznie jest bardzo trudny do ustalenia, bo tak naprawdę mamy tutaj wyraźny podział na ten PiS, jasny PiS, ale wszyscy się przyznali do tego, że ten rodzaj podkreślania z tego rodzaju podziału jest najbardziej czytelny dla Polski, więc w tym nikt specjalnie nie protestuje, że jakiegoś rodzaju inne tożsamości nie są podkreślane. Przypomnę, że to Nowoczesna i Pani Lubały, to jest nie wiem, czy jest partią lewicową, czy jest partią liberalną, bo tam tak naprawdę mieszają się pewne porządki i to przypomina sytuację, w której wszyscy łącznie z tą formą w pewien sposób uciekają własne partie, nie tylko typu tworzą coś zupełnie nowego jako pewien połączenie pod jednym hasłem. No oczywiście, Grzegorz Schetyna na ten reptem może chyba forma jest największa składową tej koalicji, żeby wszyscy inni mieli tego świadomość, że raczej Platforma, można powiedzieć, w sposób przy nich grzeczność Nowoczesnej czy Barbarze Nowackiej daje im szansę mimo wszystko przetrwać w polityce, czy zaistnieć w trochę większym wymiarze. Czy nie wygrywa pragmatyka po prostu szansa na realne polityczne poparcie? Jeśli chodzi o Grzegorza Schetynę, on dziś mówił o swego rodzaju połączeniu tradycji i nowoczesności. On sam zresztą mówił o wartościach tradycji.